Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj jestem na ogólnopolskim spotkaniu Wojowników Maryi w Warszawie i też będzie na kanale moim krótka relacja z tego spotkania. Mam nadzieję, że będzie dla Was interesujące, parę migawek, trochę zdjęć, trochę filmu. Bardzo ciekawe spotkanie jak zawsze. Ja oczywiście żywo w tym uczestniczę i chciałbym się z Wami podzielić tutaj tymi swoimi wrażeniami z tego spotkania, więc myślę, że odcinek zapowiada się ciekawie. Zapraszam na mój kanał, subskrybujcie, do zobaczenia, do usłyszenia i z Bogiem, pozdrawiam. Kończy się spotkanie Wojowników Maryi przy Świątyni Opatrzności Bożej.
już jest po, mszy świętej, jest po adoracji, jest też po przekazaniu płomienia miłości Najświętniepokalonego Serca Maryi i już praktycznie szykujemy się do drogi, do powrotu. Cudowne spotkanie, cudowni ludzie, atmosfera modlitewna, atmosfera pełna uniesień i naprawdę pełnej, dużo radości. No i oczywiście braterstwo, niesamowite spotkanie z braćmi, pełne owoców, pełne miłości. I to tyle. Ja Was żegnam w tym vlogu, w tym moim takim, mojej relacji z tego wydarzenia. Zapraszam na kanał, zapraszam na kanał Ikonoplastyka do subskrypcji, do tego, by oglądać mnie. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się, z Bogiem. Pa! Moi drodzy, zapraszam Was na wyjątkowy wieczór z obrazem, ikoną Matki Bożej Łaskawej, znajdującej się w sanktuarium w Warszawie. Dzieje obrazu, jaki można spotkać w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, są godne uwagi. Warto o nich przypomnieć, ponieważ waga tego przedstawienia maryjnego niewiele ustępuje obrazowi Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. Warto na tym wstępie podkreślić, jak stary jest kult Matki Maryi Dziewicy w Kościele. Zawsze była ona uważana za osobę o szczególnej świętości. Przekonanie to znalazło odzwierciedlenie w życiu liturgicznym. Zarówno w Kościele łacińskim Święty Augustyn z Hippony, jak i prawosławnym Święty Mikołaj Kabisalis, Maryi oddawano szczególną cześć. Wyjątek stanowią tu ewangelicy, którzy jednak ze względu na to, że była Matką Jezusa Chrystusa, otaczają ją szacunkiem. Zgromadzenie Ojców Soborowych w dniach 16-17 lipca 431 na czwartym i piątej sesji przedyskutowano projekt pisma do papieża Celestyna przygotowany przez Cyryla Aleksandryjskiego, w którym Maryja została nazwana Theotokos. Treść listu została przyjęta przez Zgromadzenie Biskupów, uzyskując rangę uroczystego orzeczenia Magisterium Kościoła na temat prawdy wiary. Sformułowane prawdy wiary o roli Maryi w tajemnicy wcielenia zostało potwierdzone 20 lat później przez Sobór Chalcedoński. Maryja jest jednym z głównych tematów ikonografii chrześcijańskiej. Po Jezusie Chrystusie jest postacią najczęściej przedstawianą w Kościele. Wraz z oddawaniem czci często używano jej wizerunku w procesjach mających na celu uratowanie przed epidemią i wojnami. Najwcześniej zanotowano taki wypadek w 590 roku naszej ery za pontyfikatu papieża Grzegorza I Wielkiego. Wówczas odnoszono po mieście Rzymu wizerunek Matki Bożej Solus Populi Romani, aby wybroniła wieczne miasto przed epidemią tyfusu, jaka miała miejsce już po wylaniu rzeki Tybr. Zanotowano sukces, co przyczyniło się to do rozprzestrzenienia tej formy religijności ludowej. Kult Matki Bożej Łaskawej przybył do nas z Włoch. Jego źródłem jest słynący z cudów obraz Matki Bożej Łaskawej z Faneze. Propagatorem jej kultu stał się ksiądz Gianitto Orselli di Brisighella, członek zakonu Fijarów, sprowadzonego do Polski przez króla Władysława IV Wazę w celu kształtowania synów rodów szlacheckich. Ten duchowny na początku swojej obecności w Polsce
przybył na Jasną Górę, gdzie oczarował go obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Powziął plan krzewienia kultu maryjnego w stolicy Polski. Według jednej z wersji ksiądz Orselli miał wyszukać na dworze króla Władysława IV młodego artystę, który miał podjąć się sporządzenia kopii Madonny z Faneze. Był nim Isidoro Affatetti, nadworny architekt króla Władysława IV, uczeń szkoły rzymskiej. W bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się archiwum Tylmana z rysunkami wykonanymi na papierze ze znakiem wodnym, w tym rysunek ołtarza z obrazem Matki Bożej Łaskawej. Monografista Tylmana, profesor Mosakowski, doszedł do wniosku, że jej autorem jest kto inny niż architekt holenderski, raczej Affatetti niż Vituarni, rozpoznawany przez profesora Mączyńskiego, autor kościoła świętego Pryma i Felicjana na ulicy Długiej, dziś katedra polowa Wojska Polskiego. Atrybucja została dokonana na podstawie wiedzy, że Tylman z Garmenen używał do sporządzenia rysunków papieru bez znaku wodnego, z czego wynikało, że wykonał go inny architekt. Ksiądz Orselli doglądał powstawania dzieła i miał niebagatelny wpływ na jego kształt. Podczas konserwacji obrazu dokonano dokładnych badań chemicznych, a na jej podstawie sporządzono ekspertyzę dotyczącą stanu zachowania i budowy techniczno-technologicznej. Wykazała ona obecność dużej ilości smalty, będącej popularnym pigmentem stosowanym w malarstwie włoskim. Podobnie brązowe podkłady stosowane na płótnach malarskich, oparte na ochrach, według autorów ekspertyzy są typowe dla techniki stosowanej na południu kontynentu. Konkluzja zatem stwierdzała duże wpływy malarstwa włoskiego w obrazie. Gotowy obraz 24 marca 1651 roku, w Wigilię Zwiastowania Pańskiego, zaprezentowano ludności w stolicy w kościele Ojców Pijarów na ulicy Długiej. Uroczystość celebrował nuncjusz papieski arcybiskup Giovanni de Torres. Zakończyła się ona radosnym akcentem, ponieważ arcybiskup de Torres odczytał specjalną bullę Ojca Świętego Innocentego X, ustanawiającą osobne święto. Na obrazie postać Madonny wyłania się spośród złotawych obłoków typowego dla epoki baroku sposobu przedstawiania nieba. Ubrana jest w szeroki niebieski płaszcz, spięty broszą narzuconą na różową suknię, przepasaną szarfą. Ręce ma rozłożone, a w dłoniach trzyma złamane strzały Bożego gniewu. Nad postacią unoszą się amorki, unoszące nad głową Maryi otwartą koronę. Już wkrótce obraz miał zasłynąć cudami ze względu na epidemię, jaka nawiedziła Warszawę w wyniku działań wojennych na Zaporożu. Kiedy minęło zagrożenie, stołeczny magistrat postanowił okazać wdzięczność Matce Bożej i podczas uroczystości w 1652 roku okrzyknięto obraz cudownym, a Madonna Łaskawa została obrana patronką Warszawy. Oprócz tego rajcy uznawali za stosowne obdarzyć Maryję jeszcze jednym tytułem, mianowicie Strażniczki Polski. Miała ona bronić stolicy przed najazdem Kozaków, Szwedów, Moskali, Turków i Tatarów. Polecano jej opiece króla Jana Kazimierza. Nie skończyło się na tym, gdyż magistrat Warszawy ufundował swojej wielbicielce królewską koronę obłękową, a więc zamkniętą, którą wkrótce udekorowano obraz podczas kolejnej, trzeciej już ceremonii mającej miejscu na Placu Krasińskich z udziałem całego ludu Warszawy. Kult obrazu szybko rósł.
i rozprzestrzeniał się. Dowodem na to jest fakt sporządzenia replik, które szybko wędrowały do kościołów całej Rzeczpospolitej. Na koronację zgodną z prawem papieskim Matka Boża Łaskawa musiała jeszcze poczekać. Sposobność nadarzyła się w XX wieku. Fanencki, pierwowzór warszawskiej Madonny, dostąpił zaszczytu koronacji w 321 roku od intronizacji. Ceremonia miała miejsce 7 października 1973 roku. Niezależnie tutaj wyraźnie oddzielić należy koronację dokonaną przez rajców miejskich od koronacji w prawie papieskim. Warszawa, Wenecja Północy, miała w zamyśle księdza Orseliego stać się drugą Częstochową, Częstochową Północy. Miała ochraniać mieszkańców stolicy Polski od zarazy i wojen. W ciągu kilku stuleci Matka Boża Łaskawa była czczona i obdarowywana przez warszawian. Towarzyszyła im przez burze dziejowe, chwile zwycięstw, ale i w momentach trudnych. Na stałe wpisała się w duchową mapę Warszawy i słusznie jest obiektem pielgrzymek w kraju i z zagranicy. Rozważania o niepokalanej. Niepokalana. Słowo ludzkie nie są w stanie opowiedzieć, kim jest ta, co się stała prawdziwą Matką Boga. Sama z siebie jest wprawdzie tylko stworzeniem, ale z Boga jest istotą tak wzniosłą, że trzeba by pojąć, kim jest Bóg, by zrozumieć, kim jest Boża Matka. Jest ona prawdziwą Matką Boga. To dogmat wiary. Matka nie zowie się i nie jest matką części dziecka, ani ojciec nie jest ojcem części, ale i ojciec i matka są rodzicami całego dziecka. Tak i Matka Najświętsza zowie się matką całego Jezusa, Boga człowieka, a więc Matką Bożą. Chociaż godność macierzyństwa Bożego stanowiła główną rację wszystkich jej przywilejów, to jednak pierwszą łaską, jaką otrzymała od Boga, to jej niepokalane poczęcie. Wolność od wszelkiej zmazy, nawet pierworodnego grzechu, od pierwszej chwili istnienia. I miłym jej było, musi być ten przywilej, jeżeli sama nazywa się w Lourdes: ja jestem niepokalane poczęcie. I nie mówi tu: jestem niepokalanie poczęta, ale niepokalane poczęcie. Stąd wynika, że ona nie to niepokalaność sama. Poczęcie wprawdzie, bo w czasie poczyna się jej istnienie, ale niepokalane poczęcie. Niepokalana w Lourdes nie zowie się niepokalanie poczęta, ale jak opowiada sama święta Bernadetta, Pani stała wówczas na krzewie dzikiej róży, w takiej samej pozie, w jakiej ukazuje się na cudownym medaliku. Na moje trzecie pytanie twarz jej nabrała poważnego wyrazu, a zaraz głębokiej pokory. Składając dłonie jak do modlitwy, uniosła je w górę na wysokość piersi, spojrzała w niebo, po czym powoli, rozkładając ręce i pochylając się ku mnie, rzekła głosem, którym wyczuwało się lekkie drżenie: Quesoi er immaculada concepissinum. Jam jest niepokalane poczęcie. I rzeczywiście, nikomu innemu, jak tylko jej ta nazwa przysługuje. Bóg, wyjawiając imię Mojżeszowi, powiedział: Jam jest, który jest.
bo Bóg jest na wieki wieków. Jest, zawsze jest. Istotą Jego to istnienie bez żadnych granic i w trwaniu, i pod jakimkolwiek względem. Wszystko inne poza Bogiem nie jest istnieniem, ale ma istnienie, otrzymało je. Stąd i niepokalana zaczęła istnieć w czasie. Niepokalane poczęcie nie oznacza, jak to myślą niektórzy, jakoby Najświętsza Panna nie miała ojca na ziemi. Wyszła ona, jak wszystkie inne dzieci tej ziemi, z łona rodziny i miała prawdziwego ojca i matkę. Zowie się poczęta, więc to nie Bóg, który nie ma początku, ani anioł stworzony bezpośrednio przez Boga, ani rodzice pierwsi, którzy nie przez poczęcie zaczęli swe istnienie. Nazywa się nawet poczęcie, nie tak jak Jezus, który chociaż poczęty, to jednak jak Bóg istnieje odwiecznie. Ale poczęcie niepokalane. Tym różni się ona od wszystkich innych dzieci Adama. Tak więc nazywa niepokalane poczęcie jej i jej tylko przysługuje. Niepokalana matką naszą i Boga. Gdzież więc jej miejsce, a tym samym i nasze? Jej rzeczy, własności jej? Przecież ona naszą duszę przenika i kieruje wszechwładnie jej władzami. My naprawdę jej, więc zawsze, wszędzie z nią. Ale co o sobie mamy myśleć? Zniknijmy w niej. Niech ona sama pozostanie, a my w niej, częścią jej. Czyż wolno stworzeniom nędznym, jak my, tak bredzić? A jednak to prawda, rzeczywistość. Kiedyż jedna każda dusza na całym globie ziemskim, aż do skończenia świata będzie tak jej. M.I., M.I., M.I. Matka Boża nie powiedziała w Lourdes Bernadecie: jam jest niepokalanie poczęta, lecz jam jest niepokalane poczęcie. Biały i białość to różnica. Ta prawda, że Matka Boża nie zaznała skazy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swego istnienia, była na ogół znana wszystkim wiernym od początku Kościoła i zawierała się w poczęciu, że Matka Najświętsza była najczystszą, czystszą od aniołów, bez najmniejszego grzechu i tak dalej. Ojciec nasz w niebie to początek początków i ostateczny cel wszystkiego. Język ludzki i umysł człowieka nieudolnie, zapożyczając pojęcia swe od otoczenia, stara się o Bogu myśleć i mówić. Niedoskonałe to pojęcia, ale jednak prawdziwe. Nie przez wicher ogromny, nie przez ogień, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. Zapraszamy na nasze strony internetowe ikonoplastyka.blogspot.com, modlitwajezusowa.blogspot.com, ikonoplastykasklep.cba.pl. Koniecznie subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, by niczego nie przegapić. Przychodzisz do mnie. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie.